Z Maćkiem... Przepraszam, bo otworzyłem garaż. Ale już wyjeżdżasz w swoim najnowszym Bentleyem? Chciałem go zaprezentować i oddać na WOŚP. Ale najpierw trzeba, musisz go kupić. Muszę, tak, sam go muszę sobie kupić i wysprzątać. Zaczęliśmy już nasz wolny czas, to od tego momentu nie odbierasz ode mnie telefonu, ale... Skasowałem twój numer, nie wiedziałem, że to jest rozumiem. Akurat ty. Czyli tak, to jestem ja, dzwoniłam, nie odbierałeś, ale no, wybaczę ci to oczywiście, bo teraz jesteś strasznie życzliwy i miły dla mnie. Tak, bo widzę czerwone światełko na kamerach, więc to poczekajmy, aż nas włączy i wtedy zrobimy roast Oli Popławskiej. Dobrze, a jakie plany? No plany takie, że czekam przede wszystkim na Szać 2, która się montuje i niebawem będzie można zobaczyć ją na player.pl. Jest od maja, tak? Ma być od maja premiera. ma być premiera. No i przede wszystkim będę bardzo ciekawa, jak ty zagrałeś. Zagrałem świetnie, to mogę ci powiedzieć już na etapie tego, co pamiętam z planu. Również mogę powiedzieć to jakby o tobie. Mikołaj Łebkowski, idźmy dalej. Operator, tak. wybitny operator. Rzeczywiście można jedną z jego prac podziwiać w galerii Zachęta. Nakręcił przepiękne performatywne wideo z Oskarem Dawickim. Takie rzeczy warto też mówić, bo oczywiście, jakby mówi się, że aktorzy serialowi, czy wiesz, jakby, że ktoś idzie już jakby jedną drogą, ale nie rozwija innych. My jesteśmy z tych aktorów niczym Leonardo da Vinci, czyli po prostu wszystkie ramiona ogarniamy. Ogarniamy teatry, filmy tak. I gramy w teatrze, seriale. Oczywiście dopóki nie zostały zamknięte, to graliśmy, tak. Można powiedzieć, to że to troszeczkę lat już... temu. Myślisz, że tak długo potrwa ta pandemia? Nie mam zielonego pojęcia, więc mam nadzieję, że Szać pociągniemy przynajmniej do 7 serii. Karolina Gorczyca na ostatnim dniu zdjęciowym zrobiła podobno sernik. Mnie ostatniego dnia nie było, bo byłem skończyłem dzień wcześniej. I czy ten sernik był dobry? I czy jest jakby jakiś potencjał kulinarny? Myślę, że tak, że Karolina, jeśli pojawi się trzeci sezon, no mogłaby nam piec częściej ten sernik, bo on był rzeczywiście przepyszny. Tak? To były niesamowite doznania, bo z cukrem cynamonowym. I taki lekko korzenny, także rzeczywiście to było fantastyczne. No i przede wszystkim bardzo żal, że ciebie nie było ostatniego dnia, gdyż było piękne pożegnanie, produkcja nam dała kwiaty, wino. Co ty mówisz? Takie rzeczy się wydarzyły. W ogóle fantastyczna ekipa pracowała przy Szadzie, wszyscy wspaniali, więc będziemy za nimi tęsknić. No i mamy nadzieję, że widzom się spodoba nasz serial. Tak, ale też serial. Dobrze od siebie trochę odpocząć, tak mi się wydaje. Na jakiś czas.